Dzień dobry, wieczór. A więc mamy zmiany na linii frontu, zmiany w bitwie o Stalingrad. Jakie zmiany? A mianowicie Wehrmacht wkroczył do Stalingradu. Chwalą się tym samym, że zdobyli Stalingrad, co nie do końca jest prawdą, ponieważ Rosjanie jeszcze tutaj mają swój przyczółek. Ciągle są wzmacniani nowymi jednostkami. Do tego dostali rozkaz zakazu wycofywania się. Ten, który się wycofywał, ci, którzy po prostu odwrót, tak to można nazwać, zostali po prostu rozstrzelani. Zmiany nastąpiły 13 września, aktualnie mamy 14 września, w tym czasie nie było żadnych rozkazów, więc jaka jest nasza misja? Przejdźmy do planowania. Naszą misją jest to misja, podejrzewam, że będzie nudnawa, ale bardzo nietypowo i dosyć rzadko zdarzająca się, a mianowicie zmieniamy nasze lotnisko macierzyste. Przejdźmy tutaj do mapy. Aktualnie startowaliśmy z tego lotniska. Przenosimy się o 113 km na wschód, bardzo blisko linii frontu, do lotniska nad, nie wiem, będę strzelał, jak to się wymawia, Karpówka? Tak to możemy nazwać. Lotnisko z dwoma pasami, jak to widzimy. No więc kolejne misje powinny być dosyć szybkie, więc startujemy i znajdujemy się zaraz przy linii wroga. Więc może nie przedłużając, zobaczymy, co tu mamy. Tu mamy OK. Przechodzimy do tej naszej misji. Misji, w której zmieniamy nasze lotnisko macierzyste. Żeby to tak w grze pięknie wyglądało, jak na tym obrazku. OK, startujemy jako piąty. Nieparzysta liczba, więc z prawej strony. Ależ to jest dziwnie rozłożone. Więc startujemy. 5 km, później 97 stopni, 1000 metrów, czyli nisko. Chyba z tego względu, aby nas wróg nie namierzył. OK, tutaj. No i tutaj mamy nasze nowe lotnisko bazowe, Karpówka. Dobrze, ile mamy do linii frontu z naszego lotniska, tak bezpośrednio? Tak, 30 km. OK. Więc bez zbędnego gadania, niewielkie zachmurzenie na poziomie 900 metrów, mgła. I troszeczkę nam się ochłodziło. Nie mamy tam 20 kilku stopni, a 12 stopni. OK. 5, dostaniemy sygnał z flary. OK. A więc... Aha, standardowo. O, zmieniamy sobie ustawienia. Warto sobie dostosować ustawienia pod dany typ samolotu, bo każdy tam, bo można powiedzieć, może nie każdy, ale na przykład Sztuka posiada te hamulce aerodynamiczne, posiada też syrenę, które innych samoloty nie mają, a przynajmniej większość. Dobra, to mamy, to wyłączamy, track i era włączamy, a więc wyłączamy pauzę. Track i era, a dobra, był włączony. Włączamy światło formacji, tylne koło włączamy, wyłączamy sobie ręczne, a czy włączamy sobie automat, włączamy ręczne, recall 100, chłodnica, obroty, klapy. Chłopaki widzę dość szybko startują. OK, więc ruszamy. I znosimy się. Aha! Znowu nie wyłączyłem tych trymer. Za każdym razem podczas startu, podczas nowej misji, ustawia sobie trymowanie.
niestety. Trymuje nam samolot do startu, a ja tego nie chcę, ja wolę to ręcznie zrobić. Damy tryb wznoszenia. 250 km na godzinę. Okej. No tutaj raczej nic się nie będzie działo, więc to będzie króciutki materiał. Włączymy sobie jeszcze światła. Tak. Dobrze, włączymy sobie automat. I na to steruje tymi chłodnicami glikoli i obrotami śmigła. Ale przepusty, co już ręcznie sterujemy, jak i resztą samolotu. Dobrze. O, to jeszcze wam takie widoki pokażę. Wschód słońca, na którym nic nie widać. Dobra. No będziemy się powolutku zbliżać do naszego nowego lotniska. Póki co cisza i spokój. Mamy otrzymać sygnał z flary z naszego nowego lotniska. To się chyba znajduje tam. O, jest! Jest przed nami. No i widać Stalingrad. Dym unoszący się z ruin Stalingradu, to był tak dokładniej. Dosyć fajne umiejscowienie, bo mamy rzeki, taki można powiedzieć trójstyk rzek, więc prosto nam się będzie tutaj nawigować. Okej. Okay. Wyciszam radia. Rozproszyć i lądować pojedynczo, tylko na którym pasie? Włączymy sobie światła pozycyjne. W prawo. Dobra, chłopaki, zacznijcie już lądować. Bo nie wiem, na którym pasie mamy lądować. Jest i flara. Chyba nie będę tak bezsensownie krążył. Troszeczkę się wryje w kolejkę. To
chcę wiedzieć, na którym pasie mamy lądować. Okej, czyli tak mamy lądować, dobra. A więc... co teraz my? Tylko tak, ustawimy sobie automat. Jeżeli chodzi o skok śmigła 100%. Chłodnica zamknięta. Zwolnimy sobie do około 200 km na godzinę i wypuścimy klapy. Znaczy, boję się, że ktoś się mi wtryni. Tu mamy trymery? O! Nawet oficjalnie możemy lądować. No i pięknie. Dobrze, więc jedziemy teraz z pasa. Powiemy sobie klapy. Tu jest droga, dobra.
No i staniemy sobie tutaj z prawej strony. Ok, otwieramy kabinkę, wyłączamy światełka, blokujemy koło. I tyle, zobaczymy co będzie następnym naszym zadaniem. Wyłączamy silnik, zakończymy misję. No to było jedno z niewielu lądowań, po pierwsze dosyć udanych, po drugie za pozwoleniem. O. Leć do nowego lotniska, wylądowanie i wznoszenie. A więc przechodzimy dalej. Króciutka, taka odmóżdżająca misja. Ale nietypowa, jak już wspomniałem. Nieczęsto się zdarza. Ok, jeszcze lecą kolejny. In progress. I zobaczymy, co nam tam dowództwo przygotowało w kolejnych dniach. Mam nadzieję, że te trasy będą dosyć krótkie. Trakiera mogę sobie wyłączyć. Szesnasta. Mam niewiele czasu. 14 stopni. Chmury na poziomie 700 metrów. Ok, słaby wiatr, chociaż czym wyżej, tym będzie mocniejszy. Zostaliśmy wzmocnieni o jednego sztuka SAT. Co się jeden rozbił, czy co? Znowu nowi piloci. Helmut. A nie, to są ci, co byli. Ok, o, no i jak widzicie, popatrzcie się, mamy zbombardować most. Znowu ten? To są znowu te same mosty. Ale tym razem polecimy totalnie nad Stalingradem, jak widzicie. No, ile mamy? 55 km, więc to będzie krótkie. Ci mają w ogóle 37, 39 km. Co tam w ogóle przygotowali? Czy to mamy tylko jedną misję, czy... Kurczę, znowu 3? Przecież mam rapida ustawionego. Aha, czyli startujemy o 7.10 na ten most jako trzeci. Później o 13.00 też most na rzece. I o 16.00 lotnisko. No lotniska chyba jeszcze nie bombardowaliśmy. Tu mamy taki mostek. A tu mamy sowieckie lotnisko. Okej, dobrze. To chyba tyle. Relokacja. Przeskoczyliśmy o 3 dni. Kiedy tam mamy zmianę? Ohoho, to chyba dopiero listopad, więc mamy 1,5 miesiąca, moi drodzy. 12 listopada. Ok, to tyle. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie. Trzymajcie się. Hejo!